Was serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Ja oczywiście jestem Admirał Karol 92. I jak pamiętacie, musieliśmy znaleźć zwłoki pani prezydent. A tym razem zobaczymy, jak nam pójdzie. No, to ja się klasycznie zamykam i życzę wam przyjemnego oglądania. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Nakryto zwłoki. Natychmiast przetransportuj je do spalarni. Prezydent Bridget Strand była symbolem amerykańskiego rekonstrukcjonizmu. Nawet kiedy państwo legło w gruzach i ludzie rozpierzchli się po całym świecie, nie straciła wiary w szansę na ponowne zjednoczenie. Naród był w nią zapatrzony i dał się porwać jej nadziei na uratowanie Stanów Zjednoczonych. My nadal wierzymy, że da się odbudować kraj. Ameryka nie umarła. Tak samo jak niegasnący zapał Bridget. Przyjemnej podróży. Właśnie tak. Thank you.
Przepraszam. To dla ciebie. Hmm.
A więc to tu, tak? Szybko! Sam, spal też ten drugi ładunek. Co to? ED-28. Wcześniej należał do Igora. Był do ciebie podpięty tam w kraterze. Czemu tu trafił? Bo idzie do utylizacji. Centralny przepadł razem z naszą siedzibą. A wszystko przez wadliwego Eudeka. Widziałem log Igora. Ale przecież on żyje. Nie da się go naprawić. I nie przeżyje sam poza kapsułą. Może ci być żal, ale decyzja już zapadła. Idzie do pieca. Dyrektor zatwierdził rozkaz. Stężenie Hiralium wciąż wzrasta. Sytuacja chujowa. Za dużo ich. To pewnie przez ciała, których nie donieśliśmy na czas. Taki już tam mamy klimat. Możesz to przeczekać? Nie. Zbliżają się do mnie. Muszę zwiać, zanim mnie zauważą. Sam, jeśli wchłonie cię wynurzony, dojdzie do rozpróżni. Ty wrócisz z martwych, ale po tym miejscu zostanie wielki krater.
Mam pomysł. Przepraszam, kapitanie. Włączaj się, gnojku. No zadziałaj, no. Dobra. Do dzieła. Poruszaj się cicho i ostrożnie. Easier said than done.
Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges. Witaj w węźle stołecznym. Udaj się do centrum dystrybucji. Sam, wróć do centrum dystrybucji. Kompas pokaże ci, gdzie iść. Prawdziwy cud, że zdołaliście wrócić. Kiedy ktoś z Doom złączy się z EUD, emocje i wspomnienia nakładają się i wzmacniają. Nasilają się lęki i stres. Łatwo się wtedy wpędzić w naprawdę beznadziejną sytuację. Przykro mi. Ten EUDek przeszedł już zbyt dużo. Trzeba go zutylizować. Sam, umyj się i chodź do gabinetu, prezydent. Jest sprawa. Thank you.
światła gasną. Zamknij oczy, pora już zasnąć. Sam! Przecież ci mówiłem, że Dooms i Eudeki to kiepskie połączenie. Chyba powinieneś się umyć. Jesteś cały w Hiralium. Nie pokazuj się tak, prezydent. A o czym ty mówisz? Ona nie żyje. Jesteś zły. Chodzi o tego Eudeka. Wal się, szukaj innego frajera. Ale przecież żyje. Żyje dzięki tobie. Nie, ja żyję dzięki dzieciakowi. Ty też. Skoro tak... Spróbuję pomóc. Pozdrów panią prezydent. Sam, pora już wracać. Spójrz, to łapacz snów. Zakładaj go do snu, uchroni cię przed koszmarami. Zawsze będę przy tobie. Dzień dobry, Sam. Sam, mówi Die Hardman. Przygotowaliśmy dla ciebie kwaterę specjalną dla Bridgesów. Wejdź pod prysznic, zmyj z siebie całe to Hiralium, a potem przyjdź do gabinetu pani prezydent. Thank you.
Sam? Słyszysz mnie? No kurwy nędzy. Czy tu nigdzie nie ma prywatności? O, nie. Za wyjątkiem kabiny prysznicowej i kibelka. Rozumiem, że właśnie się myjesz. Dobrze. Jak skończysz, chodź do gabinetu prezydent. Czeka na ciebie. Spisałeś się, Sam. Dziękuję. Bridget może nie jest już z nami, ale jej dziedzictwo ma szansę przetrwać. Posłuchaj, Sam. Ameryka. Rekonstrukcjonizm. To wciąż możliwe. Nie wysilaj się. Oto oblicze nowej nadziei. Naszej nowej Ameryki. Moja matka odeszła, ale ja tu jestem. I ty sam, ty też tu jesteś. Nie widzieliście się 10 lat, prawda? A Amelie wygląda dokładnie tak samo. Wie o tym. Moje ciało jest na plaży. Po prostu się nie starzeje. Ale ty tak, Sam. Dobrze ci z tym. Więc naprawdę chcesz znowu połączyć wszystko i wszystkich? Ktoś musi zastąpić Bridget, Sam. A przede wszystkim ktoś musi kontynuować jej pracę i dokończyć odbudowę kraju. Samantha America Strand. Nowa prezydent. Nowy początek dla narodu. I dla kraju. Pod przywództwem Amelie damy drugie życie UCA, miastom zjednoczonym Ameryki. Dzięki temu odbudujemy nasz kraj, ale potrzebujemy twojej pomocy. Nie, skończyłem z tym. Rozstaliśmy się, kiedy pożegnałem się z Bridget. Nigdy o tobie nie zapomnieliśmy. To ty uciekłeś. To ty się odciąłeś. Amelie zorganizowała ekspedycję z członkami Bridges 1. Ruszyli na zachód. Minęliśmy kratery i tereny wynurzonych. Chroniłam ich, podczas gdy szukali ocalałych. Nie umknął jej żaden wynurzony. Widziała ich z daleka. Przekonywaliśmy do UCA społeczność za społecznością i zostawialiśmy im ludzi do pomocy. Trwało to 3 lata, ale zdołaliśmy dotrzeć aż do węzła granicznego. Na skraj Pacyfiku? Jezu. Tak, ale wszystko diabli wzięli. Cały zespół zginął, a Amelie porwano. Porwano. Nie trzymają mnie w żadnym lochu, ani nic takiego. Wolno mi korzystać z ich placówek i rozmawiać z wami, kiedy zechcę. Ale nie mogę opuścić miasta. Ma to zapewnić stałą niezależność węzła granicznego. A przynajmniej tak twierdzą porywacze. Chcą, żeby UCA dało im spokój. Trzymają Amelie, żeby to sobie zagwarantować. Co to za dupki? Homo Demers. Grupa separatystów. Rządzą w granicznym. Słyszałem. Banda terrorystów, którzy mordują ludzi i tworzą kratery.
tak. Nie cofają się przed niczym. Wywołują nawet rozpróżnię. Samobójstwo, które załatwiło centralny, to też ich sprawka. Możliwe. Ekstremiści, tacy jak demensi, są wszędzie. Spiskują w cieniu. Są rozproszeni z natury. Nie łączy ich żadna krajowa organizacja. Tylko wspólna ideologia. Wiem, że nie wszyscy podzielają naszą wizję przyszłości. Jeśli Amerykanie na nowo nie połączą sił, ludzkość czeka zagłada. Przekazałam przesłanie matki mieszkańcom każdego zakątka. Niestety nie wszyscy zechcieli je przyjąć. Więcej niż kilku wybrało izolację. Życie w samotności, alienację. Jak ty, Sam. Sądzą, że Amerykę można odbudować wyłącznie siłą. Że nie obędzie się bez rozkazów, odebrania wolności i zakucia w kajdany. A to co ma być, a? Jesteście jak demenci. Kolejna cholerna sekta. To nie są kajdany, Sam. To symbol naszych więzi. Tego teraz potrzebujemy. Nie oddalać się, lecz jednoczyć. Stworzyć węzły chiralne i nawiązać więzi. Sam, musisz udać się na zachód i dokończyć dzieło Amelii. Jej ludzie dali z ciebie dosłownie wszystko, by przygotować terminale sieci chiralnej. W dalszym ciągu są one jednak nieaktywne. Dlatego musisz włączyć je do sieci. W tym celu dostaniesz Cupida. Zawiera wszystkie potrzebne protokoły bezpieczeństwa i operacyjne, by włączyć terminal do sieci chiralnej. Zabierz Cupida na zachód i połącz obywateli naszego kraju. Kiedy dotrzesz do granicznego, znajdź Amelii i uratuj ją. Po wszystkim przejmę prezydenturę i będę kontynuować dzieło mojej matki. To ostatnie życzenie, Bridget. Dzięki temu pójdziemy naprzód. Proszę, Sam. Potrzebujemy cię. Jestem Sam Porter Bridges, nie Strand. Nawet nie należę do tej zgrai. Zadbaliście o to. Nie będę się z wami bawił, ani z nikim innym, już nigdy. Czekaj! Widzisz? Jakby mnie tu nie było, nic się nie zmienia. Sam! Sam! Zaczekaj! Stój! Posłuchaj, potrzebujemy was, obojga. Oplecenie świata kablami nie zakończyło wojen i cierpienia. Nie zdziw się, kiedy kolejnym razem wszystko się rozwali. Ciągle i ciągle to samo. Połącz, zjednocz, to nie takie proste. Dobra, dobra, Sam. Uspokój się, rozumiem. Nie musisz się w tej chwili deklarować. Może odpoczniesz. Dobry pomysł. Sen jest potrzebny. Jeśli będziesz go odkładać, szybciej się połączysz z tamtym światem. Prace konserwacyjne zakończone. Dla twojej wygody wprowadzono kilka ulepszeń. Jest już sprawne. Choć raz wygląda na to, że Dooms i Eudeki to świetne połączenie. A może po prostu zaczęliście się darzyć czymś w rodzaju sympatii?
Sam? Co? Posłuchaj. Jesteś Sam Strand. Nie, nie jestem. Już nie. Jestem Sam Porter Bridges. Strand to ciekawe słowo. Samo w sobie znaczy splot. Ale już stranding oznacza wyrzucenie na brzeg. A stranded kogoś, kto został sam. Jestem tu zupełnie sama. Nad brzegiem Pacyfiku. Dzielą nas tysiące kilometrów, ale nasza więź nie słabnie. Jesteś wolny, ale połączony ze mną. Wiesz, że to prawda. Czekaj! Dzień dobry, Sam. Sam, mówi Die Hardman. Spałeś jak zabity. Musiałeś być wykończony. W kwaterze znajdziesz wszystko, co niezbędne. Prysznic, toaletę i tak dalej. Wpadaj tam, kiedy będziesz chciał odpocząć, zrobić przegląd sprzętu albo odświeżyć informacje. Jak masz jakieś pytania, zaczep kogoś z personelu. Ale najlepiej będzie, jeśli najpierw sam się rozejrzysz i rozgościsz. Zobaczysz, jak działa teraz Bridges. Sam, tu Hartman. Jestem badaczem, zajmuję się odkrywaniem sekretów plaż i wdarcia śmierci. A także dooms i repatriantów. Kiedy się załatwiasz, wydalasz z organizmu określoną ilość materii chiralnej. Materia chiralna źle wpływa na gospodarkę hormonalną i układ nerwowy. Odkryto, że ekspozycja na nią może wywoływać fobię, a w skrajnych przypadkach nawet agresję i myśli samobójcze. Spekuluje się też na temat powiązań między skażeniem chiralium i zapadalnością na dooms. Pozwól, że pobiorę próbkę twoich wydzielin do badań. To prosty, nieinwazyjny sposób badania stężenia chiralium w organizmie i ogólnego stanu zdrowia. Ta wnęka usunie resztki materii chiralnej z twojego kombinezonu. Skoro mowa o kombinezonach, niebieski to dział dostaw, czerwony lekarze, pomarańczowy utylizacja zwłok, a czarny ochrona.
tym terminalu możesz przeglądać zawartość bazy danych Bridges. Znajdziesz tam informacje na różne tematy. Nie masz co prawda dostępu do wszystkich działów, ale i tak dowiesz się wielu ciekawych rzeczy.